13 listopada wspominamy błogosławionego Karola Lamperta, kapłana i męczennika. Karol urodził się 9 stycznia 1894 roku w uroczym tyrolskim miasteczku Gefis na terenie dzisiejszej Austrii jako najmłodsze z 7 dzieci Franciszka i Marii. Mógł się uczyć dzięki pomocy finansowej swojego wuja, gdyż jego ojciec zmarł, kiedy Karol był jeszcze dzieckiem. Maturę zdał w 1914 roku, w czasie trwania I wojny światowej. Wstąpił do seminarium duchownego w Brexen i w tamtejszej katedrze przyjął święcenie kapłańskie 12 maja 1918 roku, gdy kończyła się I wojna światowa. Skierowano go do parafii w Donburn. Tam bardzo ofiarnie pracował, szczególnie z dziećmi i młodzieżą. Po kilku latach miał możliwość studiowania prawa kanonicznego w Rzymie. Studia te zwieńczył uzyskaniem tytułu doktora. To przygotowanie naukowe umożliwiło mu zorganizowanie sądu biskupiego w Innsbrucku, a w swojej diecezji podejmował wiele odpowiedzialnych prac. Sprzeciwiał się rządowi nazistowskiemu, przez co szybko popadł w niełaski miejscowej władzy. Po rozpoczęciu II wojny światowej nie zgadzał się na umieszczanie symboli narodowo-socjalistycznych w kościołach, a także sprzeciwiał się grabieży klasztoru sióstr zakonnych w Innsbrucku. Gdy przekazał te informacje do Radia Watykańskiego, ukarano go 10-dniowym aresztem. Aresztowany był jeszcze dwukrotnie, a po trzecim aresztowaniu, 25 sierpnia 1940 roku, przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau i nadano mu numer 22706. W obozach koncentracyjnych zmuszano go do katorżniczej pracy w nieludzkich warunkach. Po rocznych staraniach przedstawicieli kościoła i rodziny został zwolniony, jednak nie pozwolono mu na powrót w rodzinne strony. Z tego powodu przyjął zaproszenie księdza biskupa Konrada von Preisinga i przyjechał do Szczecina. Jako kapłan posługiwał w jedynej katolickiej parafii świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie, a także wyjeżdżał do pobliskich miejscowości, w których nie było kapłanów. W nocy z 4 na 5 lutego 1943 roku aresztowano go wraz z innymi kapłanami. Wstępnie umieszczono go w więzieniu Gestapo w Szczecinie, a później przewieziono do więzienia w Berlinie. Podczas przesłuchań był wielokrotnie torturowany i przez pewien czas przetrzymywany był w więziennej izolatce. Gdy zmuszano go do zaparcia się wiary, żeby mógł wyjść na wolność, odpowiedział: „Panie komisarzu, kocham swój kościół i pozostanę wierny i jemu, i kapłaństwu. Jestem sługą Jezusa Chrystusa i jego kościoła”. 8 września 1944 roku trzeci raz powołany Trybunał Sądowy ogłosił wyrok śmierci. Wykonano go przez ścięcie gilotyną 13 listopada 1944 roku w Halle. Tuż przed śmiercią w liście do brata Karol napisał: „Do zobaczenia w niebiańskim domu Ojca. Jestem ubogi, nie mogę Tobie nic podarować, jak tylko moją serdeczną, braterską miłość, która przejdzie poprzez grób, bo miłość nie umrze, a ja zanoszę ją do źródła wszelkiej miłości do Boga. Teraz będę naprawdę szczęśliwy i radosny. Ja teraz muszę iść do Ciebie, Ojcze, na niebie, do umiłowanego Jezusa, umiłowanej Matki Bożej, do wszystkich naszych kochanych krewnych, przyjaciół i sąsiadów. Jestem szczęśliwy, że wreszcie idzie koniec wszystkich cierpień”. Tuż przed śmiercią Karol jeszcze przyjął Komunię Świętą i powiedział: „Bóg mnie woła”. Beatyfikowany został 13 listopada 2011 roku w Donburn, tam gdzie posługiwał na początku swojego kapłaństwa. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Karola, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wszyscy święci, święte Boże.